Dobra, taktyka już jest tutaj znana. Na czacie nam napisał gościu Push Bidong, Bidong Al. No, także cześć, z tej strony Patryczek, witam was w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku oczywiście sobie gramy w sabotowanie rangi, czyli granie solo kłowę. No i co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy kolejny mecz, oczywiście kalibracji rangi, ponieważ ranga jeszcze nie została nam dana, nie zasłużyliśmy jeszcze na to, nie jesteśmy godni, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Wypierdalaj, 70 HP mam. Ale chłop zagrał. Last T by the way. Już chciałem w to uwierzyć. 3 kile. No ale dobra, no rzecz jest taka, że mamy kila razy 3. Ładnie zesarzyśmy tutaj, porozwalali ich. No i dobrze, no i tak ma być. Prosta sprawa. Jaki przygłup. Dobra, ale z tego SA to ich porobiłem. 6-1 już mam. Mam teraz SG. Nie no, w sensie z tego SA to w ogóle ich porobiłem, ale oni głupio grali. Hop z shotguna skoczył, widzi... No nie wiem, może myślał, że ja dalej będę szedł do przodu, ale to by było głupie, bo widziałem, że przecież ma shotguna. No to po co mam iść dalej? No bo ja bym podszedł bliżej, to mógłbym je zabić z tego shotguna czy coś, no nie, ale... Fajnie te rękawiczki fitują do tego kołaszka. Mówiłem to, ale jeszcze raz powtórzę. O tak o zarąbiście to wygląda. No dobra, sytuacja jest taka, że troszeczkę no przegraliśmy. Dobra, koleś padł na ten sam pomysł co ja. To ja patrzę prawą. Dziela za free auga. Oczywiście rak troszeczkę był aimowy, ale to z tego powodu, że no już kurwa nie musiałem się starać, no. Już to jest ten moment, kiedy po prostu trzymacie przycisk strzału i biegniecie, no nie? No ale ładnie, 3-2 fragi złapane. Szósta runda, 9 fragów. Jest w porządku. Fajnie byłoby wygrać ten mecz, bo widać, że mamy potencjał, żeby to wygrać. Natomiast no nie wiem, jak to moi teammates dalej będą się zachowywali, no nie? Body. Co on diabeł, to hit. No ale i tak wygrałem, no coś mogę powiedzieć, jestem wspaniały. Tam miałem jednego raka, aima, przy tym prefowaniu tego gościa z lewej. Ale tak ogółem, no to nawet nie było jakichś wielkich błędów. No ale dobra, no tutaj, no ja wymagam zazwyczaj od siebie jakoś tak dość dużo, a nie powinienem zbytnio. No nakładam się jakoś bezsensowną presję według mnie. No ale tak już mam. No mogłem tutaj lepiej trafić, tutaj tego, no ale 12-2 mam no raczej. No, ten jeden nasz teammate ma jakieś lagi. Ma 2 na 5. Chociaż 2 na 5, 2 na 4, 12-2. Master 3x6, Royal. Nawet ma kaderatio dobra, no nie? Powinien tutaj grać. Dobra, 5 rund po Terro, jest już to fajny wynik, ale fajnie by było dopierdolić im 10 rund. Ale no, mamy jednego awka, kurwa, no. O kurwa, moje HP jest smutne. 13-3, ale nie chcę tak iść dalej, no nie, tym trendem, że 14-4. Nie wiem, no, chłopy przegrywają tak dość koncertowo. I moi teammates normalnie zaczęli grać ładnie aimowo po części. W sensie, no, na duelach ich kurwa robią, no. No, jakie goście. Dobra, uciekam. Dobra, trafiony. Niepotrzebnie szurnął stopą. No co, no, słyszałem go, no. Jestem jebaną kurwą sonderską. No ale szurnął, no. Ale już to pokazywałem kiedyś. Mógłbym głośniej. 30% mam i takie, o, także jestem bardzo i tak wyrozumiały. Weź też tą bombę, no kurwa. Ja nie będę ją brał, bo ja tutaj pikuję, no. Dobra, nie głupie to będzie, kurwa. Trochę przyps.
Jezu, jak mu dałem. No i dobra. Rockland pisze, what is this MM? 21:4 robię, kurwa. 21:4. No ładnie, ładnie, push Ami. O, głupie, no ale pójdę. Powiedział tak, strateg, nie wyjebie się na kumpla. Dostał heada. To się nie dostał heada, ale no ja mu dałem heada, no ale on nie dostał heada, no. Ale wiadomo o co chodzi, no nie? Wiadomo o mój chyba zamysł. Rozumiecie mnie? No. W ogóle napisał Get Alive Booster Amator. To w końcu ma tryhardować, czyli stracić życia? Czy Get Alive, czyli pójść sobie w pizdu? Ale to będzie dalej booster amatorem. Było dziwne stwierdzenie. Aj karamba. No ale jeden jeszcze mam bardzo low. Ładny bardzo wynik. Rocklan nie trafił, haha. Ty w ogóle Rocklan kurwa z tej sytuacji nic nie wygrał, bo obił tego jednego naszego teammate'a, a w ogóle ten A8206 to on ma po prostu A, disconnecta i jakiś bad ping, a nie to, że gryfuje. Na początku myślałem, że gryfuje, bo miał normalny ping i stał na spawnie, ale on po prostu ma lagi. Jednak nie jest taki fatalny. Flesza. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Smucić się tylko. Chwilę jedyna B. Ta pozycja jest niegłupia, jak skaczył z Heavena. Ale dostał heada. O, ale radar. No ja wiem. Czekaj, kurwa. Czemu chyba bomby nie ma? Aha, i no, nie trafiłem nic. No ale prawie się udało. Dobra, kolejna runda. No money, my friend. 27:7. Czemu tam dali nagle im randomowego Diamonda 1? Jest master? Jakieś goście tam. Ten Roland to chyba też był master. W ogóle poddi. Poddi. Poddi miamy. Poddi party, Roland mi napisał. Ale im dałem. 13:3. Nie no, to zostali troszeczkę stłamszeni. No ale też po takich chwilowych jakichś tam raczkach Ejma, no to nawet pod koniec już kurde przykoksiłem. 29 fragów. Fajny wynik. Na pewno bardzo dobrze poprawiający moją sytuację z KD. 29:7. Bardzo ładny wynik. Jestem z siebie zadowolony. Oczywiście wiadomo, dalej to nie jest jakaś wysoka ranga. Umówmy się, ale to są już te mastery. Od paru meczy to są te w miarę mastery. Zresztą pokazywałem. Więc nie jest źle. O, tutaj X8, Trihard. 1,80 KD ratio. Bardzo ładnie KD ratio na razie mi leci. Wygrywamy 4 mecze z 7, no ale jest jak jest. Dobra, także co, to by było na tyle. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli podobał wam się odcinek. Hej!